No, chodź Szogunie, chodź, chodź. O, od kiedy to ty tak do mnie mówisz, Zibla? A w ogóle co żeś się tak rozpostrzegł jak jakiś, nie wiem, paw na wietrze? A, tak se tutaj siedzę i wspominam sobie. O, o czym? No, ogólnie tutaj właśnie jak tutaj świrujem pawiana i w ogóle te analizy i to wszystko, nie? O, pamiętam właśnie pierwszą tutaj analizę. Nie, tak, Tadziu był jeszcze taki zestresowany, nie? No w sumie my też. I jeszcze to stare studio, nie? I tą awarię, pamiętasz? No, pamiętam, no, Tadziu się wtedy tak wkurzył, nie? Że trochę było to na minus, bo wtedy mało żeśmy analiz zrobili. No, wtedy to szef by czegoś takiego nie przepuścił. No, ale czy znowu bywa? I pamiętasz, co wejście do tego nowego studia, jak żeśmy się tutaj tak jarali, nie? No, w sumie też to pamiętam było, nie? Ale zobacz, w sumie od dłuższego czasu się tu nic nie zmieniło, nie? W sumie? No właśnie, a przecież mówił, że jakieś modernizacje tu będą, nie? No właśnie, właśnie mówił, że podobno te dupy mają być, nie? No właśnie, i gdzie one są? Właśnie, gdzie są te całe wodzianki niby pseudo? Ja może bym się chciał napić. O, gdzie jest picie? No, właśnie, to tak. Trzeba o tym zahaczyć z Tadziem, bo to jest trochę drożliwy temat, nie? No właśnie. Ale to jak tutaj odpierdzielał z tym szaleństwem, to było dobre, nie? No ale to trochę było to przerażające, nie? Teraz możemy się z tego śmiać, ale wtedy to było przerażające. W ogóle ta ściana chyba nadal brudna jest. Chociaż nie, może coś tam trochę robili, ale kurde, to było aż straszne. Szkoda chłopa, nie? No właśnie. A ciekawe jak poszło z szefem w sumie. No bo myśmy tak wyglądu nie mieli, chociaż to nasze wejście wtedy też było niezłe, nie? No w sumie ta. A jeszcze ta afera z tym Kopalnickim. Kurde, co to był za gościu. Mam nadzieję, że już się więcej razy nie pokaże. No. Ale zobacz, teoretycznie to my jesteśmy głównymi gościami, nie? Raz był właśnie nasz szef, a tak to innych nie zaprasza, nie? No właśnie, ani razu nie było Garusa i Stana. Nie wiem, może kiedy indziej ich zaprosi, nie? No właśnie, być możliwe, że nawet na następną audycję. A co? No nie słyszałeś? Ale co niby? No przecież szef nas prosi właśnie tego dnia, kiedy będziemy robili audycję, żebyśmy mu towarzyszyli. A, ty mówisz o tym? No właśnie, mówię o tym. A, no tak, dobra. Czyli trzeba będzie uświadomić Tedzie, że nas nie będzie. No to uświadomimy mu kilka faktów, tylko mu to uświadomimy po, żeby nie zanudzać słuchaczy, nie? Dobra, to później powiemy. Mam nadzieję, że teraz cię lepiej czuję. Mam nadzieję, że się nie pochorował. Nie no, czym miałby się pochorować, nie? No zobacz, już tam sobie zasuwa jak F-16. O, proszę bardzo. Kogo my tu mamy? No, witajcie panowie. Już troszeczkę w lepszym nastroju i w humorze i zdrowotnym też, więc możemy w sumie zajebiście zaczynać. No i o to chodzi, nie? To co, zaczynamy? Może tym razem im później zaczniemy, tym wcześniej skończymy. Ja wiem, czy tak zadziała. Znaczy, no działać to pewnie zadziała, ale zależy jak ty uważasz, Tadziu. A, dobra. Zacznijmy może już teraz, co? No właśnie, bo zaraz może się tam kapyć, nie wiadomo jak tutaj krążyć, a nie chcemy chyba sobie psuć humoru, nie? No w sumie masz rację. Więc zacznijmy, bo jak zobaczysz, że zaczęliśmy, to nam to nie wejdzie, nie będzie nam tutaj truł dupy, więc... No dobra, to jedziemy, nie? Tylko się jeszcze trochę przygotuję. No właśnie, Tadziu, a powiedz mi, a gdzie są te całe dupy, co? Znaczy o co chodzi? No pamiętasz, jak kiedyś mówiłeś, że będą tu modernizacje, a jakoś tutaj nic nie widać. No w sumie no był jakby taki zalążek, żeby to zrobić, no ale jak się pytaliśmy właśnie tutaj różnych właśnie kobiet i różnych dziewczyn, które by chciały
czymś takim występować, to one powiedziały głównie, że w takich pierdołach i za takie liche pieniądze takiej szopki nie będą robić. A, no w sumie można było się tego spodziewać, nie? No więc no niestety nie ma. Chyba że chcecie, żeby kapeć. Nie. Już kapeć, niech się trzyma od nas daleka. Dobra. To co, zaczynamy, nie? Zacznijmy. I witam was bardzo serdecznie z tej strony Tadzie Babio ze studia radiowego Bolt i Muza. I oto kolejna analiza piosenek, które były na koncercie zespołu Gryfy, a liderami tego zespołu są oczywiście Heros 699 i Zibla 4568, o, albo 4884. No dobrze, że pamiętałeś o tym, Tadziu. No właśnie tak myślałem. Więc okej, panowie. Z tego co mi wiadomo, niedługo kończycie koncert właśnie na tym koncercie. No w sumie tak, kończymy koncert na tym koncercie. No może to faktycznie głupio zabrzmiało, ale tak, kończycie i zaczyna się nowa. A co to oznacza? Że im coraz dalej, tym coraz kończycie swoją trasę. No tak, kończymy właśnie swoją trasę, więc... Ale być możliwe, że jeszcze gdzieś tam może nas, nie wiem, usłyszycie czy coś, o ile jeszcze szef stwierdzi, że na przykład robimy jeszcze raz czy coś, więc może będzie jeszcze taka... jakby return do powrotu, albo po prostu co innego będzie. No właśnie, więc na razie nie przejmujmy się czym będzie, czym nie będzie, tylko przejdźmy do analizy jednej z waszych piosenek. Też myślę, że powinniśmy to zrobić. No to więc jedziemy.
No, i zobacz, Tadziu, no i powiedz mi, o co tu wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o płyty, no niby co miałem takiego zrobić, żeby kuźwa chociaż jedną zasraną płytę zdobyć? No w sumie to ja nie wiem, się zbytnio na tym nie znam, wiem, że super wam poszła piosenka, no ale co z tego, że super poszła, jak żadnej płyty nie ma, no. Już na początku myślałem, że może to chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej gwiazdek, czyli właśnie to 5 i jeszcze cisnąć dalej. A to wychodzi na to, że nie. Właśnie, ale może to chodziło o 4x? Ale to tak to by szło? No wiesz, jakbyś szybko zdobył te 5 gwiazdek i później jechał jeszcze na 4x, to może o to chodziło. No to jest dla mnie bezsens kompletny, nie? No. To nie ja ustalałem płyty, nie? I nikt nie ustalał tych płyt, w ogóle ktoś jest jakiś chyba chory, kto ustala te płyty. Właśnie, my powinniśmy zdobyć wszystkie platynowce i już, kuziwo. No dobrze, no. Teoretycznie piosenka wam poszła dobrze, więc tutaj nie ma się co załamywać. Więc przejdźmy może do następnej, może następna będzie lepsza. Następna to będzie akurat bis. O, bis. I co tam wybraliście? Na początku myśleliśmy, że może weźmiemy którąś z piosenek, w którym by mogła nasza wokalistka zaśpiewać, ponieważ dawno jej chyba na scenie nie było. Więc stwierdziliśmy, że może to zrobimy. Ale później stwierdziliśmy, że chcieliśmy znowu dać Stanowi szansę. No, tak naprawdę to żeśmy sobie z niego trochę bekę zrobili. Ale po prostu wybraliśmy dosyć specyficzną piosenkę, którą podobno szef znaczy ty się jej nie spodziewałeś, a szefu ją wiedział. Chwila, czy wy mówicie o Duhast? Dokładnie tak. I wy zrobiliście to na bisie jeszcze raz. A czemu by nie? No w sumie nie, więc dobra, zobaczmy jeszcze raz, jak Stan sobie poradził akurat na tym koncercie.
No, jak wam poszedł ten Duhastmist, a? No tak trochę średnio na jeże. O, a to dlaczego? No, mi się wydawało, że troszeczkę lepiej go zagrałem, ale no wyszło jak wyszło, tak samo 3 gwiazdki tu, 3 gwiazdki tam. No, prawdopodobnie bez płyty, no, bo jakby była tamta płyta, to może by się jakoś udało, albo by znowu było w miarę w połowie. No, po prostu no nie szło, jak były te nutki, te czerwone, żółty, niebieski, jeszcze ten zielony wchodził, no to tam trochę się palce gubiły i no wyszło jak wyszło. Ale no przynajmniej żeśmy zrobili tego Duhasta, nie? A tak sobie myślałem, bo planowaliście, żeby wokalistkę dać, tak? No właśnie, a dlaczego ona by nie mogła zagrać Duhasta? No, no weź, no, co ty, Tadziu, no. Przecież to jest typowo męska piosenka. Gdzie ona do tej piosenki, nie? No a tak... Labeki, o nie, z takich rzeczy to się nie robi, nie? No chyba, że szef pozwoli, ale wtedy było wiadomo, że Stan to robi i już, nie? Okej, okay, dobra, nowy koncert, prawda? No, prawda, nie? Wiemy, że ma jedną pewną specyficzną piosenkę, którą pewnie dzisiaj przeanalizujemy. O, to ciekawe, nie? No właśnie, też troszeczkę się zastanawialiśmy, kto właśnie ma śpiewać, czy Stan, czy Tia. I wyszło chyba na to, że Tia, tak? No ale chyba raczej ona nie śpiewała. No fakt, ponieważ jest specyficzna. Aha, okej, okay, aż mnie ciekawość, że żeby to sprawdzić, więc może sprawdzimy. A Miszczuniu, nie zapomniałeś o pytaniu? O, o pytaniu. Nie, jedźmy kolejną analizę, a pytanie wam zadam dopiero na następne. No dobra, ty tu rządzisz, więc jedziemy z kolejną analizą. We'll be right back.
wam to poszło? A daj spokój, Tadziu. To nie była dobra piosenka na start, nie? Powinniśmy zacząć od czegoś super ekstra, a nie takiego ekstra, że aż palce się łamią. No właśnie. No trochę, no może i słabi, tam widziałem, że niekiedy już trochę odpuszczałeś, Heros. Ja odpuszczam, ja ci stałem do końca, nie? No tak, ta, nie popisuj się, no co nie popisuj się. Owszem, no trudność, tak, no ale trzeba było jechać do końca. No, szczególnie, że te w ogóle bolta użyłeś, tak, że no a co miałem użyć, nie? A szczególnie ten na końcu, to już w ogóle. No, skąd mogłem wiedzieć, że się już akurat teraz piosenka skończy? No może i fakt. No ale no, w sumie no może nie było aż tak źle, nie? Może nie było, nie? Ale no dobra. To teraz pytanie. Oho, ciekawe, co tym razem? A więc tak, jakby nie patrzeć, już powoli zbliżamy się do końca. Już ile razy to mówisz, Tadzi? Już pewnie już słuchacze się denerwują na ten twoje gadanie. No, może i tak, ale zastanawia mnie jedno. Jeżeli ta seria się zakończy na kanale właśnie waszego szefa, to jaka będzie nowa? Macie już jakieś wiadomości czy coś? No wiesz, Tadzi, no nie chcemy mówić, bo wiadomo, tak? Powiemy, co będzie i już tak naprawdę już zniszczymy komuś ciekawość, nie? Zaspoilerujemy też komuś na ten kolejną serię, więc na chwilę obecną nie mówimy, no bo po co mamy to mówić, tak? To jeżeli sam szef nie mówi, jaką następną serię zrobi, no to już nie będziemy też za bardzo tutaj też nam mówić. No chyba, no znaczy no wiemy mniej więcej, co będzie. To będzie gra z otwartym światem, czyli tak naprawdę coś w stylu właśnie też jak Dragon Age. Troszeczkę się zastanawialiśmy, czy jest teraz sens, żeby on robił tą grę, ponieważ jak teraz leci Dragon Age i jeszcze połączy tą grę, a z tego co wiem, będzie ją grał dosyć dokładnie, to nie wiem, czy akurat jest sens. Najlepiej to można byłoby na przykład jakiś tytuł, który może jest teraz popularny, ale no wiadomo, może nie ta część, albo po prostu coś w ten deseń, ale jakoś tutaj mniej więcej nasz szef twardo się trzyma grafiku, nie? No można powiedzieć, że w sumie robi niby po kolei tak jak robił, czyli jak dostał te gry, tylko że akurat w tym przypadku złamie troszeczkę regułę, znaczy no złamie, po prostu no lepiej będzie zrobić pierwszą część, tak, niż na przykład tą czwartą, czy tam nie wiem którą. No więc zacznie sobie właśnie jakby od pierwszej części i po jakimś czasie może będzie druga lub trzecia, więc tak to mniej więcej wygląda. Aha, czyli można powiedzieć, że bardziej w otwarty świat pójdzie. No właśnie, będzie otwarty świat. Okej, okay. A wiecie coś na temat tak zwanego Two For You, który on tak mówił? No mówił o Two For You, jest właśnie w trakcie robienia. Być może chciał tak naprawdę zrobić to w jednym odcinku, ale później jak zobaczył, ile on już tam rzeczy poznajdywał, to wyjdzie mu na to, że chyba to będą dwa albo nawet trzy odcinki. Więc, no bo mógłby zrobić to w jednym odcinku, ale to byłby nawet ponad godzinny. Więc chyba, no właśnie, to się zaprzecza ze wszystkim i być możliwe, że nikt na to nie wejdzie, pomijając fakt, że może to jakoś uszczególnić. Więc być możliwe, że podzieli to na jakieś trzy odcinki. No i on już w trakcie robienia, tak, więc no to na pewno będzie. Ale kiedy, no to tego jeszcze nie wiemy. Aha, okej. Okay. A jakby ktoś się pytał dokładnie, na czym by polegało to Two For You, to wszystko szefu wyjaśniał w podsumowaniu. Ale dlaczego tak zibę tak negatywnie? No bo co? Nikt nie obejrzał prawdopodobnie jego podsumowania. Jak już ktoś obejrzał, to tylko na minutę. Gdzie w szczególności chyba tam nie mówi jeszcze o tym Two For You. No dobra, ale tak się też zastanawiam, no bo mówi tak to Two For You, nie? Ale tak z drugiej strony chyba to tak naprawdę więcej będzie niż tylko to, co mówił. No w sumie,
można byłoby nazwać for you. No, ale to tak trochę dziwnie brzmi, a for you bardziej pada w ucho i jest troszeczkę rozpoznawalne. A no właśnie. Dobrze, panowie, to kolejna analiza, tak? No, kolejna analiza. I to jest ta właśnie ta specyficzna piosenka, ponieważ wokaliści nie śpiewają. Tak? No nic, po prostu jest tylko nasza gra, czyli właśnie Herosa i moja, czyli na bisie tutaj. I no i oczywiście Garus tam ciśnie, nie? A czyli po prostu na wokalu nikogo nie będzie. Znaczy no będzie nasza Tia, ale no nie będzie śpiewać, po prostu musi tam jakąś choreografię zaprezentować, nie? Aha, no to zobaczmy, jak jej to poszło. Thank you.
No i proszę, no. Nawet jednej płyty się nie wypłodziło, pomijając fakt, że było dosłownie tyle. Ani jednej, no, ani jednej. Cholera jasna, no aż można się zdenerwować, no. No a cztery gwiazdki, no i co z tego, że cztery gwiazdki jak w ogóle bez płyty, nie? No, mogłaby chociaż jedna płyta wejść, ale nie, już w ogóle nie chcą nam płyt dawać. My się jeszcze kiedyś gryfy zemścimy na tych ludziach, którzy dają te płyty i te wyzwania zasrane. No dobrze panowie, pomału będziemy kończyć, ponieważ może, ponieważ troszeczkę czas nagli, więc dziękuję wam za odsłuchanie naszej audycji radiowej. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. I jeżeli w poprzedniej audycji zadałeś pytanie, to być możliwe, że na następnej audycji będzie ona wypowiedziane, ponieważ my musimy dokładnie przeanalizować każde pytania i wtedy możemy je dać właśnie na audycję, więc zachęcamy do zadawania właśnie pytań. Każde pytanie jest właśnie mile widziane, więc możemy wykorzystać je do naszej analizy. Może właśnie zamiast moje, albo po prostu będzie więcej analiz i wróć, nie analiz, tylko pytań, więc mam nadzieję, że jakieś pytanie w końcu do naszego właśnie studia napłynie. Ale póki co dziękujemy za odsłuchanie naszej audycji, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i słuchacie chętnie naszego radia, a nie jakiegoś innego, więc pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, mówi dla państwa Tadzio Babiarz. No i co panowie, do zobaczenia w następnej audycji. No i właśnie tu jest mały problem, Tadziu, tak? Ponieważ nas nie będzie na następnej audycji. O, a to dlaczego? No, ponieważ musimy jedną sprawę załatwić z naszym szefem. Musimy tam mu towarzyszyć w pewnym, jakby można powiedzieć, wydarzeniu. Więc będzie nas niestety nas potrzebował. Więc nie damy rady zrobić analizy z tobą akurat. Ej, no to z kim ja mam zrobić analizę? No, szef też wam wyjedzie, to z kim mam? Nie wiem, może weź skontaktuj się z Garusem albo z tej właśnie ze Stanem. Może oni będą chcieli zrobić. Oni to właśnie teraz, z tego co wiem, oni nic nie robią teraz, więc może oni będą chcieli. Myślicie? No tak, ja zmotywuję z tego Stana, a Garus raczej powinien się zgodzić, nie? Dobra, to może... A macie do nich numery? No masz tutaj, to są do nich, więc w razie czego kontaktuj się z nimi i nie zrób tutaj analizę, nie? No dobra, to może zrobię analizę z nimi, więc... no dobra, a tak mniej więcej co wy tam musicie zrobić? Wiesz, my jesteśmy gryfami i musimy jedną rzecz zrobić. Taka może lekka, mała tajemnica, ale bardzo ważna dla nas. Aha, no dobra. To nie, już was nie trzeba, możecie iść. Okej, dzięki Tadziu, na razie, do zobaczyska. No, cześć, cześć. Oni nie mogą, ale może Stan i Garus. A może o nich, może ich zapytam, dlaczego ich wokalistka się tak nazywa. O, to jest dobry plan. To jest dobry plan.